Idzie. Dzisiaj został ten gnoj wysypany na drodze krajowej 11 pod Śródlą Wielkopolską. Nie zgadzamy się na ustawę Kaczyńskiego Piątka dla Zwierząt. To jest taka pierwsza akcja ostrzegawcza. Będzie ich coraz więcej, będzie ich coraz gorzej. Został zatrzymany przez policję kierowca traktoru, który wysypał ten gnoj. Już go zabrali, zakuli go w kajdanki i wzięli do radiowozu. Nie pozwolimy na takie traktowanie. My tu nie przyjechaliśmy po to, żeby ten gnoj wyzwalać, tylko przyjechaliśmy walczyć o własne gospodarstwa. Proszę, proszę natychmiast go wypuścić, bo będziemy tak długo stać, póki policja nie wypuści traktorzysty. Jak pan będzie krąg? Proszę pana, ja nagrywam. Dobrze, ja się cieszę bardzo. No to... Proszę, proszę, proszę służyć nam, a nie wiadomo komu. Piotrze, nagrywaj. Pan dzisiaj, proszę państwa, policja kolejny raz pokazała, że nie możemy ufać. Pan powiedział, panowie, wykonujcie wszystko tak, jak trzeba będzie. Bardzo dobrze, poproszę pana dokumentu samochodu. Jak się zachowuje? Nie możemy się rozumieć. Nie powiedział pan, nie uprzedził, nie podszedł. Ma pan ściągnięty. Co to za interwencja? Ma pan ściągnięty imiennik. Dlaczego? No. Ale musi być widoczny. Musi być widoczny. Niech pan nagrywa. Możemy. Możemy. No. Po to, żeby udowodnić, że panowie jesteście bez maseczek, wasz materiał również jest bardzo znaczący. Dobrze, wy też byliście w środę bez maseczek. Niech pan nie opowiada, pan mówi. Ja nie mam nic do ukrycia. Ja nie mam. No. I tak będziecie zastraszać ludzi? Piotrze, dalej niech pan powie. Proszę zobaczyć, policja nie dała do tej pory żadnego ostrzeżenia. W tym momencie, kiedy zaczynamy się rozchodzić, dopiero policja zaczyna interweniować. To jest zastraszanie. Niech wszyscy zobaczą. Prewencja jest kurwa karanie. Proszę bardzo, jest karanie z zaskoczenia. Nie taka była umowa. Róbcie tak dalej. Proszę bardzo, róbcie tak dalej. Róbcie konflikt. Panowie policjanci, róbcie dalej konflikt w kraju. Jeszcze mocniej, tak, brawo. Proszę zobaczyć. Policja nas obstawiła na sam koniec, kiedy mieliśmy się rozejść. Było zbyt łagodnie dzisiaj, widocznie. Na prywatnym placu, w swoim prywatnym czynniku, proszę do domu, bardzo byliśmy grzeczni. Nie robiliśmy burdelu żadnego. Także naprawdę, wsiądźcie w te samochody i rozjedźmy się wszyscy i dajcie spokój.